Szczęść Boże, coś wam powiem. Wyobraź sobie, że stoisz pod krzyżem Jezusa. Wiesz, że On za chwilę umrze. Wiesz, że za chwilę stanie się coś wielkiego i nagle słyszysz głos. Jezus rzekł do matki i do Jana, wyraził swoje pragnienie i swój testament. Maryjo, ty bądź matką dla wszystkich. A ty, Janie, ucz wszystkich być dziećmi i pokaż, czym jest miłość Boga. To, co mówią osoby na progu śmierci, to musi być coś szczególnego. Jezus powiedział te słowa, bo Jego słowo jest podsumowaniem całego życia. Jest to słowo budujące, a jednocześnie przyprawia o wyrzuty sumienia, bo nie do końca je realizujemy. Słowa Jezusa są skierowane do tych, którzy są Mu bliscy, aby były pocieszeniem w ciężkich chwilach życia. Bez nadziei ciężko żyć. Bez wzajemnego wsparcia doświadcza się piekła na ziemi. Syn Boży daje nam swoją matkę nie tylko po to, by się nami opiekowała i troszczyła. Ona staje się naszą matką, byśmy poczuli się jej potomstwem, gdyż jej potomstwo ma zwyciężyć szatana. Stać pod krzyżem nie było łatwo. Maryja oglądała wielką niesprawiedliwość i cierpienie własnego dziecka. Nie przeklinała, nie uciekała ze strachu, ale odważnie trwała przy Chrystusie. I stojąc przy krzyżu jest świadkiem całkowitego, tak po ludzku patrząc, zaprzeczenia tego, co mówił anioł przy zwiastowaniu. Wtedy słyszała, twój syn będzie wielki, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki. A widzi dziś syna, który kona jak skazaniec. Jakże wielkie jest jej heroiczne posłuszeństwo wiary. Wierzy mimo tego, że niezbadane są ścieżki Boga. I pod tym krzyżem dojrzewa nasze synostwo. Ten krzyż, który czasem jest niepozorny, iż nie zwracamy na niego uwagi, a czasem tak trudny, że od niego uciekamy. Ilekroć krzyż pojawia się w naszym życiu, tylekroć wiemy, że nie jesteśmy sami. Jest ona, matka, która zawsze jest blisko dziecka. Jej obecność jest czasem wyraźna, jak to było w Kanie na weselu, a czasem cicha i smutna, jak to dziś słyszymy na Golgocie. W filmie Pasja ukazana jest scena spotkania Maryi z Jezusem na jego drodze krzyżowej. Jezus upada. Nieopodal stoi Maryja. Powraca scena, gdy Jezus jako mały chłopiec przewrócił się biegnąc. Maryja rzuca wszystko i biegnie do małego Jezusa, by go podnieść. Tu na drodze krzyżowej Jezus mówi do niej, popatrz matko, oto czynię wszystko nowe. To są słowa z Apokalipsy, bo pod krzyżem wraz z Maryją stoi każdy z nas. Stojąc pod krzyżem, kiedy Jezus oddaje swe życie z miłości do nas, stajemy się nowymi ludźmi. Stajemy się nowym stworzeniem. I otrzymujemy miłość, która uzdalnia do przyjmowania i dodawania. Uzdalnia do podnoszenia się z największych upadków i zaczynania wszystkiego od nowa. Maryja ma nam pomagać spoglądać i myśleć inaczej, byśmy nie skupiali się na sobie, na lęku, na stratach. Bo tracąc coś po ludzku z siebie, zbliżamy się do życia wiecznego. Pamiętajmy, że dzieci są odzwierciedleniem swoich rodziców, naśladują ich, słuchają, choć czasem oporniej. Nie przynieśmy wstydu, więc i my słuchajmy i naśladujmy Maryję w jej wierze i wytrwałości. Jezus po to właśnie przyszedł na ten świat, byśmy zrozumieli, że Bóg nie wyparł się nas i że jesteśmy rodzeństwem Syna Bożego, dziećmi Boga Ojca. Z Panem Bogiem.